mam mówić o... Mam mówić o sztucznej inteligencji, a słuchawek nie umiałem założyć, więc nie wiem, czy to mi wyjdzie. Idąc w ślad za Sebastianem, pozwolę sobie na taką krótką anegdotkę na początek. Ja dużo występuję na konferencjach i chyba to świadczy o tym, że bardzo dobrze udaję, że coś wiem, ale też pozwala mi to obserwować występujące osoby. I ta konferencja jest o tyle wyjątkowa, że znam wszystkich prelegentów osobiście i obserwowałem, jak się przygotowali, ile w serca w to włożyli, więc z jednej strony chciałem powiedzieć wam, żebyście to docenili, bo nie widziałem jeszcze takiej prelekcji, gdzie autorzy prezentacji tak dużo serca w to włożyli, a z drugiej strony chciałem pogratulować organizatorom w postaci Roberta i Wojtka, których mieliście okazję zobaczyć, no i Kasi, której na scenie nie było, ale też bardzo mocno się starała, żeby to wszystko mogło się udać. Ja mam na początek jeszcze do was pytanie. Pierwsze pytanie polega na tym, czy ktoś z was miał już do czynienia ze sztuczną inteligencją? Okej. Okay. A kto nie miał? A kto jest z tych, co nigdy rąk publicznie podnoszą? No to jedziemy. Będziemy... To was wprowadza w ten świat powoli. Tak jak mówi mój temat prezentacji, jak może, to jest moja subiektywna ocena rzeczywistości, więc nie ma obiektywnej prawdy w tej kwestii, więc musicie mi zaufać, że tak będzie. Jak to jest z tą technologią, bo to jest taki ogólny dogmat, że technologię przeceniamy w krótkim czasie, ale nie doceniamy jej w długim. Jeżeli zapytałbym 40 lat temu ludzi, co będzie za 40 lat, to wszyscy mówili, że będą latające samochody. Natomiast gdzieś z boku, jakbym powiedział im, że za 40 lat będą mieli w ręku urządzenie, które ma większą moc obliczeniową niż pierwszy statek kosmiczny, to nikt by nie uwierzył. Tak jak teraz mówimy o tym, że polecimy na Marsa, a z tyłu drzwiami wchodzi nam taka rewolucja, której nawet nie jesteśmy w stanie ocenić, ale to jest normalna ludzka cecha. Zobaczcie, jak planujecie sobie zadania, to jak planujecie je na dany dzień, to nigdy ich nie zrobicie, bo przeceniacie siebie, ale nigdy nie jesteście w stanie przewidzieć, co w 5 lat jesteście na przykład osiągnąć w stanie. Tym trochę przydługim wstępem idziemy do wprowadzenia w sztuczną inteligencję. Klasyfikacji sztucznej inteligencji jest bardzo dużo, dlatego musicie mieć świadomość, że ja pokazuję wam pewien tylko wycinek, który myślę najbardziej dotyczy właśnie branży SEO. Więc pierwszym typem sztucznej inteligencji jest machine learning. No i tu mamy kilka kroków, które muszą zostać spełnione, żeby ten machine learning mógł funkcjonować. Po pierwsze musimy mieć dataset, którym będziemy napędzać ten machine learning. No i w naszym przypadku załóżmy, że mogą być to słowa kluczowe. Następnie musimy mieć określone cechy, ponieważ machine learning działa w oparciu o już zbudowany dataset i zbudowany zestaw cech. Czyli mamy nasze słowa kluczowe, naszymi cechami mogą być liczba wyszukiwań, określenie, czy słowo jest brandowe, czy niebrandowe i wszystko inne, co przyjdzie nam do głowy. Następnie jest klasyfikator, który bierze dataset i cechy, które w datasecie są określone i klasyfikuje. To są algorytmy różnej klasy, powiem jakby kilka przykładów później. No i output, który jest wynikową działania wszystkich tych czterech kroków. Przekładając to na taki ludzki język, można powiedzieć to w ten sposób. OK, machine learning, tu jest 5 milionów domen, czyli to jest nasz dataset z 37 cechami, to są nasze cechy, sklasyfikuj wagę tych cech w przecięciu przez frazy kluczowe, no i to jest ten klasyfikator i ustal ranking witryn. I to jest ten output, który on zrobi. Kolejnym typem jest deep learning, bo machine learning jest czymś innym niż deep learning. I w deep learningu zaczynamy tak samo, bo mamy dataset, ale nie mamy określonych cech. To znaczy deep learning ma sobie sam wyekstrahować cechy na bazie podobieństw czy schematów, które w datasecie zauważy. Następnie proces wygląda bardzo podobnie. Mamy output. Natomiast machine learning od deep learningu różni się tym, że deep learning trwa zazwyczaj długo, więc dane liczą się 2 tygodnie. Machine learning można zrobić w kilka minut, ale Google nieco miesza te metodologie trochę i chciałbym wam wyjaśnić, w jaki sposób oni to robią, w jaki sposób mogą. I jeżeli chodzi o deep learning, to ten jakby ludzki język wyglądałby tak, ok, masz tu 5 milionów domen, co jest datasetem, sam określ cech, czyli ekstrakuje cechy na podstawie pewnych wspólnych wzorców, które zauważy, następnie je klasyfikuje, no i output jest taki sam, czyli ranking witryn.
Ja sobie tę prezentację ukułem w taki sposób, że chcę pokazać wam, jak AI może wpływać na konkretne zagadnienia z dziedziny SEO, ale w takim duchu, że starałem się odtworzyć sam to, co Google mógłby zrobić. Więc jeżeli mi się to udało, to możecie być pewni, a jestem najgorszym programistą na świecie, możecie być pewni, że oni zrobili to na pewno dużo lepiej. Więc jakie są tezy, jeżeli chodzi o treści? Do 2024 AI będzie lepsze w tłumaczeniu języka niż człowiek. Na 2026 napiszę tak dobry tekst, jak wypracowanie w liceum i w 2049 napiszę bestseller New York Timesa. I to badanie zostało wykonane na bazie 350 ekspertów od AI. Więc ja postaram się pokazać, jakie są obecne możliwości, które Google może używać w tym kontekście i jak one mogą działać. Co byście powiedzieli, gdybym wam powiedział, że język to nic innego jak semantyka i matematyka? Czy wierzylibyście? Jeżeli przełożymy język na matematykę, to nie ma znaczenia, w jakim języku się poruszamy, bo matematyka, jak mówi Billy Babe, it's like numbers in language, like letters in the language and turn it into numbers. And it's so something that everyone understands the same way. No i mówi to w odniesieniu do patentu Google'a, który w 2014 Google opatentował, który nie jest de facto ich wynalazkiem. Nie wchodząc w szczegóły, generalnie Google z modelu n-gram zrobił skip-gram, czyli w dużym uproszczeniu odwrócił sposób liczenia rachunku prawdopodobieństwa właśnie w translacji języka na matematykę. Jak to w praktyce wygląda? Nie jesteśmy sobie w stanie tego wyobrazić, bo człowiek patrzy dwuwymiarowo, to znaczy wydaje wam się, że trzywymiarowo, bo ludzkie oko odbiera obrazy oddzielnie, więc dostajemy dwa obrazy 2D i myślimy, że widzimy 2D. Natomiast jak sobie zbudujemy taki dataset z artykułów, na przykład 6 milionów, no to ta wektoryzacja ich, czyli określenie za pomocą matematyki odległości semantycznej pomiędzy wyrazami, polega na tym, że budujemy taką matrycę, która ma 500 wymiarów. Czyli sobie wyobraźcie, że na przykład malujecie obraz dwuwymiarowy, gdzie chcecie pokazać trójwymiarowy świat, a to jest 500 wymiarów. No nie jestem w stanie wam tego pokazać, bo tak samo jak się mówi o wielowymiarowości świata, nikt wam tego nie pokaże, tak? No to sobie idźmy dalej. Czy ja jestem w stanie odtworzyć sobie ten 500-wymiarowy przestrzenny obiekt wektorowy dotyczący słów? Zabawmy się, nie wiem jak się nazywa taka gra, w zgadywanie słów. Jeżeli język byłby matematyką i dokonałbym takiego działania, to jaki będzie spodziewany wynik? Kto z was powie? Babcia. Babcia, tak. No więc ja sobie zrobiłem z zespołem, są to taki dataset, nie braliśmy akurat tego robić z Wikipedii, ale sami sobie skraulowaliśmy z internetu 6 milionów artykułów, zaindeksowaliśmy je, użyliśmy algorytmów, których używa Google do wektoryzacji słów. No i tu jest zapytanie, przepraszam za taką formę, ale nie mamy do tego napisanego żadnej obsługi web, więc tu korzystamy z jakiejś biblioteki Pythonowej. No więc pytam tego modelu wektorowego, ok, model most similar, gdzie pozytywnym jest dziadek i kobieta, a negatywnym przykładem jest mężczyzna i pokaż mi takie dwa najbardziej podobne. No i wynik jest taki, że on wie, jakby jaki jest brakujący element w tym modelu, więc mamy babcię. I babcia w odległości od tego modelu jest 0,66, bo tam jest taki parametr jak cousin distance, który określa odległość wektorową przestrzeni wektorowej dwóch wyrazów. Natomiast to był prosty przykład. Jeżeli wprowadzimy takie zadanie, jaki będzie oczekiwany efekt według was? Domasta, no było, Robert mnie zdradził oczywiście, ale wyraziłem na to zgodę. Tak, a tutaj pytam, pokaż mi 6 takich, które są najbliżej. No więc mamy Ukraina, Ukraina-Rosja, Donieck, Kazachstan, Krym. Czyli on rozumie kontekst, w jakim się znajduje, bo jeżeli mamy taką 500-wymiarową przestrzeń i w niej mamy na pewnym poziomie właśnie Rosję i Moskwę, gdzieś tam suwerenność, to on rozumie kontekst, w jakim operuje. Ale nie musimy tutaj wykonywać działań odejmowania, możemy same dodawanie robić. I tutaj jaki oczekiwany efekt byłby, gdybyśmy wprowadzili słowa miłość, obojętność i strach? Aż tak dobry nie jest. I teraz ja wam przetłumaczę to na język polski, bo tu nie obsługuję odmian. Co my tu mamy?
uczucie samotności, bo to jest nieobsłużone, życie z tęsknotą, umrzeć w myślach, żyć z nienawiścią. I to są takie słowa, które w modelu wektorowym pasują właśnie do tego modelu. Więc nie muszę też wychodzić od pewnego wzoru matematycznego. Mogę po przestrzeni wektorowej poruszać się, poruszając się po kontekstach, po których mógłbym w tej przestrzeni wektorowej je wyznaczyć. Więc jeżeli sobie wpiszę BMW, to przestrzeń wektorowa mi wyznaczy Porsche 911 z dystansem od BMW 09, BMW, Maserati, Aston Martin, Panamera i tak dalej. Jak widzicie, nie ma tu żadnej Skody czy Volkswagena, bo wektorowo jest to trochę oddalone. Czyli jakbym na tym poprzednim modelu sobie tutaj wpisał Audi plus BMW i minus Skoda, no to bym miał wszystko, co jest pomiędzy Audi, BMW, ale trochę dalej od Skody. Oszczędzę wam w piątek wieczorem tłumaczenie, jak to działa, ale w dużym skrócie, jeżeli mamy ten dataset 6 milionów artykułów, to bardzo łatwo wyprowadzić taki rachunek prawdopodobieństwa, który będzie określał, jak często w artykułach pojawia się słowo BMW przy Audi. I wiemy, że jak piszemy artykuł w internecie, czytamy, to rzadko jest taka sytuacja, że mamy w artykule Porsche 911 i Skoda Octavia. Takie nie występują sytuacje, więc rachunek prawdopodobieństwa od razu wyklucza taki przypadek. Tak samo w przypadku właśnie wolności, suwerenności, Moskwy, Ukrainy, to też są wyrazy, które się przebijają razem w artykułach, dlatego rachunek prawdopodobieństwa mówi nam o tym, że to może się wydarzyć. Natomiast na to składa się kilka algorytmów, to nie jest tylko rachunek prawdopodobieństwa, to jest kilka algorytmów. To nie jest machine learning. Machine learning polega na tym, że coś się uczy. Tutaj po prostu użyliśmy kilku algorytmów. Machine learning polegałby na tym, gdybyśmy do modelu wprowadzili taki element, który by to ulepszał. Więc co to oznacza w praktyce, jeżeli chodzi o Google'a? Ponieważ łatwo wyznaczyć topic, jak ja bym pokazałem. Jeżeli wyznaczam BMW i bym nie bazował na jednej frazie, tylko na kraulu waszej witryny, to by był w stanie wyznaczyć wszystkie inne wektorowo bliskie wyrazy, które powinniście też pokryć. Więc jestem bardzo łatwo w stanie policzyć wasze topical authority. Łatwo określić kontekst, co nas prowadzi do tego, że powinniśmy zastosować inne podejście do wyboru fraz i inne do linkowania wewnętrznego. Bo co mi pozwala zrobić wektorowa reprezentacja języka mówionego, czy inaczej system klasy Natural Language Processing. Niestety nie jesteśmy w stanie operować na przestrzeni wektorowej wielowymiarowej, więc my sobie zrobiliśmy ćwiczenie, które polega na tym, że zaindeksowaliśmy tą wektorową przestrzeń na silniku grafowym, co skutkuje tym, że mogę klastrować sobie bardzo łatwo słowa. I tu mam sklastrowany jakiś temat akurat fotelików samochodowych, i to oznacza, że tutaj mam jeden artykuł, który powinien napisać, tu mam drugi artykuł, który powinien napisać, ale to, co chcę wam przekazać, to jest trochę co innego, ponieważ mamy tutaj reprezentację tego jednego klastra słów kluczowych, który wyciągnąłem z tej wektorowej reprezentacji. No i zobaczcie, że są tu pewne słowa, które mają duże kółka, są te, które małe. Te duże kółka oznaczają, że te słowa są często wyszukiwane. I tutaj w tych małych na przykład będzie fotelik samochodowy dla dziecka 3-letniego. Jeżeli ja planuję treść, to ja już nie muszę używać tych słów, które mają te małe kropki, bo to jest coś, co nie dodaje kontekstu całej treści. Używamy tylko takich słów, które tworzą jakiś kontekst do tego, co piszemy. Jeżeli coś jest tak wektorowo zbliżone, że nie wnosi żadnej wartości kontekstowej, to nie ma sensu tego używać. No co to dalej oznacza? Mogę pójść sobie i analizować architekturę informacji w oparciu o model wektorowy. Więc wchodzę sobie na, to jest jakiś dziennik zachodni chyba i artykuł o cukrzycy i mówię, nie, koledzy, tu jest tak wektorowo oddalone linkowanie wewnętrzne, że to jest słabe. Bo jeżeli wchodzę do Google'a i wpisuję sobie cukrzyca, to mnie tam nie obchodzi jakby Beata Szydło. Ja chcę być umieszczony w tym kontekście i nie chcę, żeby mnie ktoś za pomocą takich rzeczy z tego kontekstu wyciągał. No więc mogę wektorowo obliczyć, czy oni dobrze architekturą informacji zaplanowali. No i świat w tej kwestii jest nieco dalej. Ja wam pokazałem tylko proste algorytmy, kilka algorytmów, które można zastosować, ale jak wpiszecie sobie, jest taki system, który zostawia tego typu informacje, to już jest takich 10 tysięcy artykułów, które są napisane przez AI. Google jest na takim poziomie, że jego AI ma marzenia senne, więc wyobraźcie jakby, jak daleko jest od tego, co wam pokazałem. Natomiast idźmy dalej. Google AI będzie wpływać też na czynniki algorytmiczne i starałem się zdekodować w jakiś sposób. To też ostatnio prezentowałem, ale
Wtedy mi się to też nie udawało. Też mi się teraz do końca nie udało, ale przynajmniej mam lepsze wyniki do pokazania. Więc teza jest taka. Czynniki algorytmiczne będą określane dla danego kontekstu. No bo bez sensu jest, żeby e-commerce miały takie same czynniki algorytmiczne, jak mają blogi. No bo czego innego użytkownicy od nich oczekują? A jeżeli klasyfikujemy je za pomocą takich samych wag, to jest to bezsensowne. W dłuższej perspektywie te czynniki będą tworzone przez deep learning i wtedy dopiero odczujemy ich działanie, bo machine learning polega na tym, że operuje tylko w określonych cechach, które mu damy, a deep learning sobie je sam tworzy, więc tak jak Google już mówi, że nie rozumie brain'a, takim trochę nie wierzę, bo nie sądzę, żeby w dużym takim środowisku puścili deep learning, żeby tworzyło same czynniki algorytmiczne, ale jeżeli deep learning uzna, że w kategorii dentystów strona powinna być zielona, to może być czynnik algorytmiczny i deep learning może do tego wniosku dojść, analizując jakiś pattern, który tam wystąpi. No więc sprawdzamy. Tak jak mówiłem, staram się odtworzyć każde działanie Google'a, więc stworzyłem dwa datasety do różnych kontekstów, jeden finansowy, jeden modowy. Nadałem każdej frazie w moim datasecie 37 cech do trenowania modelu. Dwa typy klasyfikatorów użyłem w tym przypadku. Był to algorytm Random Tree i XGBoost. Ja jestem leniwy, więc użyłem SAS-owego rozwiązania, które te algorytmy wdrożone. Jak ktoś obsługuje jakikolwiek język z klasy R czy Python, te algorytmy mają gotowe biblioteki. No i cel: odtworzyć działanie algorytmu. Jeśli znam pozycję i cechy, mogę wartościować czynniki, które o nich decydowały. Więc mój dataset wyglądał w ten sposób, że mam tu keywordy, domeny, URL-e, długość URL-a, czy to jest domena, czy URL, bo to też może mieć znaczenie, jaka jest trudność słowa, jaką ma pozycję na mobilu, top 3, top 4 i tak dalej. O, przepraszam, tu jeszcze dalej, ile jakaś długość treści, ile ma nagłówków H1, jaki jest page speed, czy ma SSL-a. Generalnie 37 czynników, które mi się udało pobrać i sklasyfikować. No więc ja tu użyłem systemu Dataiku, który pozwala nam w domowych warunkach odtworzyć działanie machine learningu. No więc na początku musimy postawić mu tezę, którą machine learning ma się posługiwać. Więc moja teza polegała na tym, że określiłem mu, żeby znalazł mi takie czynniki, które decydowały o tym, że coś jest w top 10. A że wie, że coś jest w top 10, bo w datasecie miałem pozycję, to jest w stanie się odnieść do tego i zobaczyć, czy jest skuteczny. No bo jeżeli generuje jakieś drzewo decyzyjne i określił sobie, że w 90% przypadków miał rację, czyli sam doszedł do takiego wniosku, jak Google doszedł w oparciu o te dane, czyli sprawdził w datasecie, że pozycja jest w top 10, on taką samą wyznaczył, to znaczy klasyfikator działa. Ja jeszcze nie mam takich super wyników, ale pracuję nad tym i pokażę wam, że w kategorii moda, na przykład ważność czynnika takiego, że URL był widoczny na jeszcze więcej słów, czyli im więcej URL ten, który jest widoczny na daną frazę, miał innych słów, to jest bardzo ważne. Natomiast w finansach na przykład bardzo ważny był długość treści. Trochę inaczej się rozkładały te czynniki algorytmiczne. Więc poniekąd odtworzyłem, ja jeszcze nie jestem z tego modelu super zadowolony, ale da się zobaczyć pewną zależność. I teraz, żeby pokazać wam pewną możliwość abstrakcyjnego myślenia, to pomyślcie sobie, że AI Google robi swoje AI. Czyli auto machine learning polega na tym, że stworzona struktura AI tworzy swoje AI dedykowane do pewnych konkretnych zadań. Czyli załóżmy sobie, że Google stworzy super maszynę AI i ona będzie tworzyła różne maszyny AI do tego, do konkretnych celów. I założenie jest też takie, że ona szanuje jakby rodzica, to się tak głupio o tym mówi, ale tak to tłumaczą. No i załóżmy, że sobie wyznaczy AI do tego, żeby analizował semantykę, analizował drugie AI do analizowania treści i tak dalej, i tak dalej. Takich systemów możemy mieć wiele, one mogą się między sobą komunikować i wtedy dopiero będziemy odczuwać tego efekty. Na to miało tylko służyć jako pokazanie przykładu abstrakcyjnego podejścia do tego tematu. No i jak mówił Paul Harr, we don't fully understand brain, co by oznaczało, że mają deep learning, który sam sobie wyznacza czynniki algorytmiczne. Ja jeszcze w to dokładnie nie wierzę. Myślę, że to jest trochę tak, że oni na jakimś pewnym ograniczonej puli sobie tworzą te czynniki, znaczy RankBrain sobie je tworzy, natomiast nie wierzę, że w całym indeksie czynniki są tworzone w sposób losowy, znaczy nie losowy, ale przez AI. I teraz co to zmienia? Przechodzimy z modelu logicznego do nieprzewidywalnego. Model logiczny polega na tym, że jakby algorytm Google'a został stworzony przez człowieka, nawet jeżeli nie przez człowieka, to algorytm, który był sterowany przez człowieka.
jeżeli jakiś mądry człowiek z Google'a na podstawie analizy danych uznał, że tytuł jest ważny, to w modelu logicznym inny człowiek jest w stanie to zdekodować, bo logika jednego człowieka i drugiego jest podobna. Ale co innego, jeżeli do głosu dochodzą maszyny, bo dekodowanie modelu logicznego maszyny wymaga maszyny. Człowiek nie jest w stanie tak abstrakcyjnie o tym myśleć. No więc jeżeli chcemy jakby rozumieć indeks Google, musimy sobie właśnie przyswoić machine learning i spróbować zrobić taki reengineering tego, co zrobił Google. I teraz kolejny taki element, na który AI może wpłynąć, czyli teza jest taka, że AI będzie zabierać CTR serwisom internetowym. No i widzicie, co się dzieje. Nie wszystko jakby jest wynikiem działania AI, ale są jakieś algorytmy, które kompresują tekst do zajawki, są jakieś algorytmy, które wyciągają jakieś informacje ze stron medycznych. Generalnie to się dzieje. I jak sobie zobaczymy wykres takich non-click searches, czyli jaki procent wyszukiwań jest taki, że użytkownik nie klika nigdzie dalej, to zauważamy pewną taką, a to akurat Rand Fishkin pokazał, zauważamy pewną zależność. Na desktopie ten procent jest dosyć stały, natomiast na mobilu 61% zapytań to jest taki, gdzie użytkownik już dalej nie wychodzi z Google'a. To pewien dogmat zmienia również, bo jak mieliśmy search engine, to Google już nie chce być search engine, Google chce być answer engine, jakby on chce dostarczać odpowiedzi, a nie jakby sugerować wyniki dla konkretnych pytań. Czyli jak sobie zastosujemy tę metodologię i jeżeli SEO-owcy byli search inżynierami, to kim są? Tak. Czyli to też pewien dogmat tu w tej kwestii ulega zmianie. I teraz to też wprowadza, to wszystko skutkuje tym, że mieliśmy on-page SEO, off-page SEO, a teraz jeszcze będziemy robić on-serp SEO, które będzie polegać na tym, że będziemy wykorzystywać tego typu szanse i będziemy optymalizować to, co tutaj widać. Generalnie optymalizacja obecnie polega na tym, że słowo kluczowe dodamy do title'a, a to nie jest ta optymalizacja, którą będziemy robić w przyszłości, bo na pewno powstanie taki machine learning, który będzie robił testy AB na wynikach wyszukiwania. Już takie narzędzia są i testują, jaki CTR przewidywalny będzie miał jaki tytuł. A biorąc pod uwagę to, że w modelu wektorowym tych słów tam nie musi być, to niekoniecznie musimy tworzyć tytuł używając słów kluczowych. To kolejny typ. Jak? Widzę, że mocno po czasie powoli, więc jakoś tak. Tak, bardzo się śpieszę. Postawię ci piwo po tym. Ale z mojego talentu, tak? Tak. Dobra, ale nie z kuponu. Teraz. Jak nie będziesz przerywał, ja postawię drugi. I teraz optymalizowaliśmy zawsze pod input, a teraz będziemy optymalizować pod output. I czym to się różni? W inputcie optymalizujemy pod keyword, w outputcie optymalizujemy pod CTR. W inputcie liczy się jakość, unikalność treści, w outputcie długość wizyt. Google jest w stanie zmierzyć długość wizyt. Nawet sami w GTM jesteście sobie w stanie obsłużyć taki trigger, który będzie wam mówił, po jakim czasie użytkownicy wrócili do Google'a. Więc jeżeli sami możecie to zmierzyć, to Google na pewno też. Łatwość crawlowania, łatwość nawigowania. Czyli to są trochę inne jakby dogmaty, którymi się będziemy posługiwać. Natomiast to mnie prowadzi do jednego wniosku, bo wszystko to, o czym tu mówimy, to jest przestrzeń internetowa, ale co jest takim największym problemem ludzkości? Największym problemem ludzkości są interfejsy. Generalnie wstukiwanie liter w klawiaturę to nie jest coś, co w XXI wieku powinniśmy robić. To jest coś, co w największym stopniu hamuje rozwój jakikolwiek. No i pojawiają się jakieś takie pośrednie rozwiązania, w które ja nie wierzę, bo nie sądzę, żeby każdy się nauczył rozmawiać ze swoim telefonem, choć to często już widzę na przykład u taksówkarzy, ale nie wierzę w to. I wiedza na poziomie YouTube'a, możecie sobie tam na YouTubie obejrzeć, jesteśmy już w stanie wysłać informację bitową i przetworzyć ją na informację neuronową, czyli za pomocą komputera możemy już sterować mózgiem myszy, prawda? Więc jeżeli to jest wiedza z YouTube'a, to gdzie są laboratoria, które jeszcze nie mają wiedzy opublikowanej? Nawet ostatnio ten pan był u Johna Regana na wywiadzie i też mówił, że w kwestii interfejsów szykują coś zupełnie innego i coś zupełnie nowego. No, dziękuję bardzo.